Muszę to zarówno w ocenie redakcji, jak i w ocenie kibiców za cały 2015 rok zostałeś wybrany piłkarzem roku. Grałeś najrówniej. Zaskoczony wyborem? Kibice znają się na piłce? No znają się na pewno, no ale to każdy ma jakby swoje zdanie. Mnie to cieszy, że coś takiego jest, bo jest to jakieś docenienie tej mojej pracy, tego mojego wysiłku. No i szczerze cieszę się z tego, że coś takiego, takie wydarzenie, czy nie wiem, jakbym to powiedział dokładnie po polsku, że wyróżnienie jest. No i dziękuję tym ludziom, którzy jakby, nie wiem, oddawali głosy, jak i redakcja, no to właśnie wie. Powiedz, bo w minionym roku zagrałeś 52 spotkania na 63 możliwe. Po drodze przydarzyła się kontuzja, bo pewnie byłoby tego więcej. To był, można powiedzieć, że to był twój najbardziej intensywny rok w karierze? Nie był chyba najbardziej intensywny, bo po to się trenuje, żeby grać te mecze. No i ja nie będę mówił, że coś byłoby inaczej, jakbym grał więcej, czy byłoby lepiej, czy gorzej. Ale ja chcę grać, jakby najchętniej bym nagrał wszystkie tych 63 mecze. Także nie mówię, żeby to był jakiś bardziej intensywny jak od innych. Jest trening, jest mecz, no ja chcę grać zawsze we wszystkich meczach. A który z tych 52 meczach zapadł ci specjalnie w pamięć? Nie wiem, może w Amsterdamie? Mi bardziej ten z Amsterdamem u siebie, bo ja powiem tak, ja te dobre mecze jakoś nie pamiętam, bardziej te nieudane. Także można powiedzieć, że to była jak u siebie, Lech na wyjeździe i tak samo można powiedzieć, nie zapomnę na pewno o meczu z Napoli. No. Ale pamiętasz się dlatego, że miałeś dużo pracy, czy dlatego, prostu... że mogłeś zrobić coś więcej, albo dlatego, że nie mogłeś zrobić nic więcej? Na pewno mogłem zrobić coś więcej, a też dlatego, że po prostu byli to nieudane. Mówię, ja o tych dobrych meczach szybciej zapominam jak o tych nieudanych, nie najlepszych.